10 rano, jesteśmy dzisiaj w Poznaniu na targach. Rybomania, zaczynamy! Tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy dzisiaj na targach Rybomania w Poznaniu. Tubertini jest naszym sponsorem w 2017 roku. Czemu Władek Team? No Władek Team z prostego powodu, dlatego że jest dużym klubem, z dużym potencjałem, szybko rozwijającym się. No chcemy takim klubom pomagać. Czy firma Tubertini, no przedstawicielstwo Tubertini Polska, planuje zorganizować jakieś zawody wędkarskie, morskie wspólnie z Władek.pl? Tak, będziemy organizowali zawody morskie, surfcastingowe, rzutowe. To na co będziemy mieli po prostu pomysły. A jak sądzisz przyszłość zawodów sportowych z łódek na naturalne przynęty? No jeśli wasz klub jest na tyle zorganizowany, że możemy taki temat podjąć, to jestem otwarty na taką propozycję. No bo jest moja taka uwaga, że w sumie w Polsce ta dyscyplina wędkarska w zasadzie jest chyba może nie tyle co niepopularna, ale jeszcze nikt nie próbował w ten sposób łowić, podejrzewam. To znaczy tak, tutaj się w zupełności zgadzam z tobą. W Polsce nikt nie wędkuje na przynęty naturalne i tak naprawdę jako kraj nie jesteśmy w stanie wyjeżdżać poza kraj, bo nie mamy takiej ekipy, która byłaby w stanie tam rywalizować, bo tutaj u nas łowi się na przynęty sztuczne. Część zawodników z Władek Team już tutaj się rozgląda właśnie po twoich stoiskach. Co byś im polecił właśnie na ten rok 2017? Mamy dużo nowości w kijach surfcastingowych, na łodzie, mamy dużo nowych akcesorii. Także zapraszam i jest tutaj w czym po prostu uzupełnić swoje skrzynki. No widzę też, że ta oferta jest bardzo, bardzo rozwojowa. Ciągle macie nowe sprzęty. Tak, cały czas firma rozwija się i cały czas coś udoskonala i tak samo jest w tym roku, jest kilka nowych wędzików castingowych na plażę. No, cały czas ludzie pracują nad tym, żeby było lepiej, lepsze i więcej. Powiedz coś o tym waszym nowym sklepie, bo on przechodzi gruntowny lifting, widzę. Tak, sklep przechodzi gruntowny lifting, cała oferta morska, której dotychczas nie było, będzie wprowadzona w najbliższych tygodniach. Bo nie da się tego określić, że to jest tydzień, dwa, bo pracy jest bardzo dużo. I będziemy mieli tam całą ofertę, jaką firma Tubertini prezentuje w świecie, będzie dostępna również w Polsce. Czyli rozumiemy włoski sprzęt, polskie ryby. Włoski sprzęt na polskim Bałtyku. O. Z polskimi wędkarzami Władek Team. Lecimy dalej. We'll be right back.
Mariusz i Maciek na targach. Słuchajcie, wy jesteście miejscowi, nie? Tak, z Poznania. No może troszeczkę spod Poznania, bo taka mała miejscowość Kozie Głowy, ale można powiedzieć, że Poznań. No właśnie, wiecie, no co chwilę ktoś nas zaczepia tutaj, nas, czyli ludzi z Władka, w zasadzie, o, fajnie, oglądaliśmy wasz film, no i właśnie chłopacy tak samo. Dokładnie, no i siła YouTube'a, tak? Cała ta siła internetu, YouTube i tak dalej, no ludzie nagrywają, chcą nagrywać, coraz lepiej im to wychodzi, szkoda tylko, że tak naprawdę nie ma czego tak naprawdę nagrywać. Może u was nad morzem gdzieś jest jednak ta rybka, u nas w Poznaniu jest biednie z rybką, naprawdę jest biednie. Sytuacja, nie wiem, rok, dwa lata temu nad Wartą, właśnie na tym odcinku, który zatruto Wartę, tam właśnie mieszkamy, nie? Sam osobiście z kolegą, żeśmy chodzili, czyściliśmy te brzegi, wyciągałem ryby, przepiękne ryby, duże ryby. Masakra, tragedia, ale już jest coraz lepiej. Sądziliśmy, że to będzie ładnych parę lat, zanim to się w ogóle coś tam wyczyści, ale jest, nie jest źle, jest ryba, pokazuje się, ale ogólnie no... Jest słabo z rybką u nas w Poznaniu. Dobra, a skąd zainteresowanie morskim wędkowaniem? Morskie może tylko dlatego, że łatwiej złowić w morzu, jak się wypływa raz kiedyś na ten kuter i porzuca, jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby napłynąć na ławicę, więc o wiele łatwiej jest to na pewno zdobyć tą rybę niż tutaj u nas, tak jak kolega powiedział, w okolicach Poznania, gdzie ta rzeka jest wytruta, a raczej skupiamy się na PZW, na tych łowiskach typu Warta, bo no jest to takie łowisko, gdzie nie wiadomo co można złowić i fajnie posiedzieć, często z kolegą jeździmy na nocki, bo raczej tak nam czasowo po prostu pozwala nasz terminarz, że możemy tylko w nocy połowić i to raczej wieczory od godziny tam 20 do północy, do 2, 3 nad ranem czasem. Ale... Dobra. A próbowaliście, sorry, że przerwę, łowić z plaży? A nigdy nie łowiłem z plaży, nigdy, nie wiem, no po prostu nie łowiłem. Miałem kiedyś szansę jechać z pracy na dorsza. Pojechałem, pierwszy raz w życiu chciałem coś złowić. Niestety marynarz, czy jak to się u was tam nazywa, nie zezwolił ze względu na złą pogodę i nie miałem po prostu możliwości być i na kutrze połowić ani nic. Także ogromnie żałuję, ale mam nadzieję, że chociaż kiedyś raz w życiu będę mógł łowić właśnie z kutra, nie? Także zazdroszczę miejscowości. W ogóle uwielbiam, może powiem szczerze, Władysławowo jest strasznie takie miastowe, nie? Mnóstwo ludzi, nie? Wolę jednak bardziej jakąś tam miastarnię, Hel i tak dalej, nie? Ale faktem jest, że... Flądry tam jest. No właśnie. We'll be right back.